Is it fair to call you now the baddest woman on the planet? There is only one strawweight queen of the world, and it's me, Joanna, the champion. Krystian Bielski po zwycięstwie na Gali Fan 35. Krystian, powiedziałeś przed chwilą, że będą udane wakacje, ale zanim te wakacje, to jeszcze w błysku fleszy tutaj, przynajmniej żebyś nam podsumował to, co się wydarzyło w ciągu twojej walki. No, udało mi się zrealizować idealnie mój plan, tak jak miałem zaplanowane. Początek stujeczka, później sprowadzenia i tak było. Popisałeś się kontrolą w parterze, do czego do tej pory tak aż mocno nie przyzwyczajałeś. Nie przyzwyczajałem, ale ja ciężko na treningach pracuję i naprawdę ten element mam bardzo, bardzo podniesiony do przodu. Ale twoja praca bokserska też jest na wysokim poziomie, a tutaj rywal chyba dosyć twardy, bo przyjął trochę tych ciosów. Przyjął, twardo miał głowę, bo czułem soczyste uderzenia, a on dalej stał, aby mrugnął oczami i dalej walczył. Powiedz mi, po raz trzeci Ostróda przed własną publicznością, można tak powiedzieć. Poprzednie dwa razy udało się zakończyć przed czasem, tutaj jednak na pełnym dystansie, ale chyba lubisz tu walczyć, co? No pewnie, tu jest świetnie. Kibice widać, jak mi sprzyjają, ile mam kibiców. Mają blisko, także dojeżdżają na moje walki, mi kibicują. Powiedziałeś, że wszystko udało się zgodnie z planem w 100% zrealizować, ale czy był taki moment, że gdzieś tam coś, chwila zawahania, może coś tam gdzieś się trochę popsuło z twojego punktu widzenia? Nie miałem ze swojego punktu widzenia zero zepsucia, aczkolwiek zaskoczył mnie tym frontem, nic on mi nie zrobił, ale samo to, że mnie pyknął w frontalnym, to już dało mi do myślenia, żebym był ostrożniejszy. No właśnie. Te sprowadzenia chyba to był taki element, który mocno ćwiczyłeś, bo wchodziły w tempo. Tak, ja na zapasy bardzo kładę nacisk. To, że ja walczę stójkowo, to nie znaczy, że moje zapasy są zaniedbywane. Ja jeszcze bardziej kładę nacisk na zapasy niż nawet na stójkę. Powiedziałeś, że teraz wreszcie te zasłużone wakacje, troszkę odpoczynku, ale czy już gdzieś tam w jakiejś perspektywie po tym odpoczynku jakieś kolejne plany sportowe są już? Ja od razu bym się chciał bić jak najwcześniej, tylko to wiadomo, nie ode mnie to zależy. Jak dostanę propozycję, od razu ją biorę i wjeżdżam na ostro. Na Fenie, rozumiemy. Oczywiście, jeżeli Fen mi da walkę, to jestem od razu gotowy. A zszedł z ciebie taki trochę ciężar po tej ostatniej porażce, która nie była w organizacji Fen, tylko w ACA. Tutaj jednak przed własną publicznością to chyba dodaje otuchy taka wygrana, co? Pewnie, że dodaje. Zszedł, bo wiadomo, porażki nie są miłe w tym sporcie, ale ja biorę ciężar na klatę i prawdziwy wojownik zawsze umie się wstać z kolan i podnieść się na nogi. Czyli co? Ten wypoczynek, tak dopytam tylko, to gdzie jakieś już zaplanowane wakacje są? U mnie odpoczynek będzie wyglądał tylko tydzień czasu tam nad morzem i wracam do treningów. A jaki plan na dzisiejszy wieczór, afterek tutaj nad tym jeziorkiem? Nie mam planu na afterek, mam plan wrócić zawsze po walkach, wracam spokojnie do domu z rodziną. Jutro w niedzielę idę na obiad do swojej mamy i tak świętuję swoje zwycięstwo. I tego spokojnego powrotu do domu ci życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Is it fair to call you now the baddest woman on the planet? There is only one strawweight queen of the world, and it's me, Joanna, the champion.